Cześć. Wczoraj wróciłam z tygodniowego urlopu i zaczynam nadrabiać zaległości. Będąc w Sejmie, odebrałam odpowiedź na pismo od szefowej Kancelarii Sejmu, pani Agnieszki Kaczmarskiej. Ale po kolei, chcę wam opowiedzieć o tym piśmie. Pismo zostało wysłane na początku sierpnia, przygotowane przeze mną. Podpisało się pod nim także koleżanki ode mnie z klubu Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula. Napisałyśmy je przed Zgromadzeniem Narodowym. Pewnie pamiętacie, Zgromadzenie Narodowe odbyło się 6 sierpnia, zaprzysiężony został na nim Andrzej Duda, a chwilę przed tym zgromadzeniem opinię publiczną w Polsce obiegła informacja o tym, że parlamentarzystom, posłom, senatorom, którzy na to zgromadzenie się wybierają, przysługuje refundacja testu na koronawirusa. No właśnie, przysługuje parlamentarzystom, ale pytanie, czy przysługuje, czy przysługiwało także pracownikom Kancelarii Sejmu, którzy byli w tym dniu w pracy, czy przysługiwało funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, czy też pracownikom, którzy nie są etatowymi pracownikami, ale pracują na umowy, chociażby zlecenia. Zapytałyśmy o to w piśmie. Wczoraj odebrałam odpowiedź. Tę odpowiedź mam ze sobą i wiecie co? Nie, pracownikom Sejmu nie przysługuje refundacja testu na koronawirusa. Pracownicy Sejmu mogą korzystać z płynów dezynfekcyjnych, mają dostęp do maseczek, mają dostęp do rękawiczek, a jeżeli zetkną się z osobą zakażoną, no to cóż, decyzję podejmuje powiatowy inspektor sanitarny. Jak widzicie, bardzo różny sposób traktowania tych osób, które w Sejmie się pojawiają. Ja tylko przypomnę, że my, parlamentarzyści, wcale nie musieliśmy brać udziału w Zgromadzeniu Narodowym, nie mieliśmy takiego obowiązku, w przeciwieństwie do pracowników Sejmu, którzy tego dnia w swojej pracy musieli się pojawić. Nie mieli wyboru, nie mogli pracować zdalnie. Funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej nie pilnują porządku w sposób zdalny, muszą być na miejscu, tak samo jak inni pracownicy Sejmu, i im ta refundacja testu na koronawirusa nie przysługiwała i nie przysługuje. Co o tym sądzicie?